Ola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol, a właściwie nie w odcinku, a bardziej w ogłoszeniu. Ale już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż postanowiłem rozszerzyć moją internetową działalność i zaoferować Wam lekcje. Lekcje indywidualne, prywatne, które moglibyśmy przeprowadzać przez Skype'a. Mogą to być zajęcia w pełni spersonalizowane i dopasowane do Waszych potrzeb. A więc, czy to jesteście zupełnie początkujący, czy też przygotowujecie się do jakiegoś egzaminu, albo też po prostu chcecie z kimś pogadać po hiszpańsku i poćwiczyć wymowę czy płynność wypowiedzi? Odezwijcie się do mnie, a wszystko zorganizujemy tak, żeby dla Was było jak najlepiej. Jeśli zatem jesteście zainteresowani takimi lekcjami, a mam nadzieję, że będziecie, proszę Was o kontakt, czy to na Facebooku, w wiadomości prywatnej, czy też mailowo na adres abloespanol.pl abloespanol.pl to wszystko razem, oczywiście bez znaków, czyli abloespanol.pl bez tyldy gmail.com Czyli powtórzę jeszcze raz abloespanol.pl wszystko razem @gmail.com po nawiązaniu kontaktu facebookowego czy też mailowego dopracujemy wszystkie szczegóły, umówimy się i dopasujemy jak najlepiej się da zajęcia do Waszych potrzeb. Adres facebookowy i mailowy znajdziecie również w opisie poniżej, więc proszę śmiało pisać, odzywać się i zapisywać na zajęcia. Mam nadzieję, że uzbiera się Was na tyle sporo, że będę mógł zrezygnować z obecnej pracy. I zająć się w pełnym wymiarze tym, co daje mi prawdziwą satysfakcję i spełnienie, czyli nauce języka hiszpańskiego. Oczywiście ci, którzy nie będą zainteresowani. Prywatnymi lekcjami, nie muszą się obawiać, nadal będę wstawiał filmiki. I wszystko będzie po staremu. Mam po prostu nadzieję przenieść tę działalność internetową na wyższy poziom. A więc jeszcze raz zachęcam Was do kontaktu. Do wysyłania wiadomości i zapisania się na zajęcia. A jeśli sami nie jesteście zainteresowani, to może znacie kogoś, kto byłby. Może macie jakichś znajomych albo członków rodziny, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z językiem hiszpańskim, albo też ją kontynuować, i trochę się w hiszpańskim podszkolić. Dlatego proszę was, żebyście to ogłoszenie propagowali zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Facebooku. Lajkujcie, udostępniajcie, tak żeby jak największa liczba osób mogła się o tym dowiedzieć. A jeśli nie w sieci, możecie też propagować tę wiadomość zwyczajną drogą, tak jak to kiedyś wyglądała komunikacja, czyli w rozmowie. I jeszcze na sam koniec specjalna wiadomość: jeśli ktoś z was mieszka lub przebywa w Las Palmas de Gran Canaria, możemy się umówić na lekcję zupełnie na żywo. A więc raz jeszcze zachęcam Was wszystkich do kontaktu. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym, normalnym już odcinku. Gracias, i hasta luego.